Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Lekam współpracuje od lat z uczelniami i różnymi instytutami naukowymi. Uważamy, że jest to bardzo ważne, aby wspierać się wiedzą i doświadczeniem naukowym. Opracowanie produktu leczniczego jest procesem multidyscyplinarnym. Wymaga wiedzy zarówno z chemii, z farmacji, jak również z medycyny, ale także niezbędny jest udział techniki. Czyli ja myślę, że wszystko zaczyna się od dobrej umowy i ustalenia wspólnych celów. Bo oczywiście uczelnia ma swoje cele dydaktyczne, naukowe, natomiast my korzystamy, idziemy w kierunku konkretnego projektu i wprowadzenia go do obrotu, a zatem cele biznesowe. Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Lekam po raz trzeci otrzymało bardzo interesującą, ciekawą i zaszczytną nagrodę. To jest nagroda, Polska Nagroda Innowacyjności. No, żeby osiągnąć sukces, to na pewno trzeba mieć marzenie, trzeba mieć pragnienie, dążyć do niego, no ale niestety również trzeba mieć jedną ważną rzecz, a mianowicie kapitał. Bo bez środków, bez kapitału żadne marzenie nie zostanie odpowiednio spełnione. I tutaj się to udało i myślę, że bardzo jestem dumna z tego, że właśnie zauważono nasze działania i na kongresie, Polskim Kongresie Przedsiębiorczości zostaliśmy zaproszeni do panelu nie do końca oczywistego. Właśnie jako młoda firma farmaceutyczna, mająca jedynie 18 lat, opowiadałam o sukcesie wśród różnych innych branż firmy farmaceutycznej, która powstała od zera.